Witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj zagramy w Cyberpunka 2077. Okej, więc już jesteśmy poniżej po wstępie. Wiem już, że Cyberpunk jest już troszkę spóźniony, aczkolwiek jeżeli lubicie, to poczekacie. Sorry za takie duże opóźnienie, ale to dużo miałem na głowie, tak powiem. Weźmy nową grę, bo robiłem po prostu Cyberpunk kilka live'ów na moim kanale gamingowym, polecam link w opisie, pierwszy link. Tam jest dużo też live'ów, ale o tym to mogę jeszcze innym razem. No i co? I patrząc tutaj na te poziomy, to ja wezmę sobie na normalny, bo nie uważam, że jestem jakimś prograczem. Może w przyszłości będziemy już każdą tutaj wszystkie scenariusze robić na innych poziomach. No, ta gra jest ogólnie bardzo rozbudowana. No i co? Tutaj... Zastanawiam się nad tym, kogo tutaj wziąć. Wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazd na zbiorniki paliw, życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. Night City to rzadko spotkany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Punk? Mawiają, że aby zrozumieć Ulisję, musisz tam żyć. Gangi, fikserzy, laki, dealerzy, to oni cię sobie wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z złamania prawa. A korp? Trudno opuścić świat korporacji i zachować życie, a jeszcze trudniej duszą. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Są tylko zwycięzcy i przegrani. Chyba wezmę Punk. Mama fajne auto. Nie no. Po prostu tak ten. Jak będzie mężczyzna. Ale tego wolę wam nie pokazywać. Zobaczymy się już, jak go zrobię. Albo zadecydowałem, że do pewnego momentu będziecie widzieć, a później już nie. Trudno. Kolor skóry. Nie wiem, może niech będzie taki typ skóry. Taki. Fryzura jaka. Ale tu fajnie to wszystko. Fryzura. To nie. Też nie. To też nie. 11. Ale czekajcie. A weźmy może coś takiego. Trochę śmiesznie, ale dobra. Kolor włosów. A ten jaki będzie? Nie, no dobra, chodźmy na czarny. Zamknij oczy. Tak, wezmę kolor oczu. Jakie mam do wyboru? Weźmy może takie... O, takie... głębokie niebieskie. Okej. Kolor oczu, brwi. Dobra, to mi się wydawałem. Nos. Kolor brwi, weźmy czarny. Nos. Dobra, usta. Szczęka. Niech będzie taki. Uszy. Ale to się fajnie zmienia. Może taki... W ogóle, jeżeli macie jakieś pomysły, na przykład, żebym zrobił najśmieszniejsze postacie w Cyberpunku, taki odcinek będę mógł zrobić. Wszczepy, znaczy takie mi się podobają. Blizny, wyłącz, zęby. A można wyłączyć? Nie no, nie będzie taki. Nie widzę tutaj paznokcie krótkie. Dobra, i w tym momencie już nie chcę dalej, ale zobaczyć nie możecie. Okej, więc teraz tutaj mamy... Musimy wybrać punkty, więc ja bym wziął zdolności techniczne, 5, budowa ciała, inteligencja, refleks i tyle. Opanowanie, o co? Dalej. Panele biomonitora. Pseudonim V. Przyszłość postaci, Punk. Atrybuty, potwierdź.
I w tym momencie zaczęliśmy przygodę z Cyberpunkiem 2077. Okej, czarny ekran. Ciekawe, co to będzie, co to będzie. Okej, coś słyszymy. Wait. Ej, właśnie zepsuł nagrywanie. Zaraz wracam. Dobra, teraz jest lepiej. Ale fajnie. Dobra. Wypij shota. Nastaw nos. W ogóle będę cenzurował tutaj. Wszystko w porządku, bracie? Próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, Vinny. Sprawę mam. Poważną. Masz kłopoty? Brzmi, jakbyś miał kłopoty. Potrzebujesz pomocy? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to p***ny lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem Pogadam z Kirkorem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Dobra. Uż, witaj w Cyberpunk. Pierwszy raz w Night City. Dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. W czasie rozgrywki dostęp do samouczków masz w bazie danych. Podobnie jak do wpisów na temat najważniejszych zagadnień Cyberpunka 2077. Kontynuuj. To miły chłopak, ratujesz tylko trochę życie. Niepoukładany. Fajnie, o dobra. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Nie tu. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się pogodzić. To jest Kirk? Cześć Kirk, sprawę mam. Vi, Coppola, nawijaj. Czego potrzebujesz? Usiądź. Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, niespodzianka. Odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Wiesz, Kirk, zapominasz chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Wpadasz do Haywood na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice. A to daleko. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Może dogadamy się chyba inaczej. Chyba się to zrobiłem. Albo nie, dobrze. Dobrze. Co to jest? Co to? Weź zobacz. Weź gazetę. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko 4 takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Dobra. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jest. Ale miły. Mój człowiek Rick pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek.
Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Twój człowiek Rick. Ufam mu jak bratu. Komu to trzeba ukraść? Korpowi Zarasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Jakieś nazwisko? Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. Jak miałbym to zrobić? Ma nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod list, a potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Refilda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Refildy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk. Spokojnie, Vi. Jeszcze się nad tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers, Glen. Rick będzie wam, czekał na ciebie w garażu. Że gra jest bardzo fajna, ma grafikę niesamowitą. Została robiona chyba ponad 8 lat. Jest najlepszy w swojej walce. No, ale niestety ma kilka bugów, które podobno w tym miesiącu. Mając to już zlikwidowane, ma wyjść jakaś duża nakładka, która... No... To wszystko się zakleja. Weszli się do ludzi w Santo Domingo. Mogę ukraść auto? Tak, Paco. Bo ja widzę. I... Kopelat. Nie musimy tak dobra pisać. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Sebastian Ibarra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, padre? To samo. Heywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem sprawdzić, czy się tam wszystko nagrywa. O, jeszcze szybki zapis zróbmy. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? No bardzo dobrze. Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Ja się tak kładę. Zbieramy się. Mogę siąść? No mogę siąść? A, do tyłu. Na te. A bo tu nie ma. Bo tutaj nie ma kierowcy, no właśnie. To gdzie jedziemy? Jest. Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Ma, jest mapa? Oh wow! Oh my gosh! To pewnie będzie auto. Ale jakie to jest duże! Wow! No duża ta mapa. Główne wejście? Znaczy jak... Przejedź rampą na tyłach knajpy. Dlaczego porównamy? Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Dobra. To co? Pomijmy to. Nie wow, było. Co mu się stało? Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kieruje? Zacznij, tylko jeszcze się kierownica rusza. Stery, o, ale nawet tam licznik. O, ale fajny. Nie no, bardzo fajnie, bardzo ładnie dopracowany. Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Nie mam! Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Matko. Załatwić nasze sprawy, raz a dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Żołnierz. Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? Ale miły! Jeszcze jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co?
Ja ciebie też nie, a to znaczy, że ch**u znaczy, że ich możesz. No, coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Sobie uważaj tam. Markus, jedziemy. Co to było? Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz. I jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci. Ach. I zostanie z tego rozliczony. O, wow. Polis? Podjedź tam. Aha. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Co? Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy. I przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dobra, chcę wysiadać. Dzięki, padre. Wysiadaj! No i znowu cenzura. Wow, a! Matko, za szybko to się stało. No co? Nie, nic, nikt nie spadł z nienkąd. Co? O. Hej, jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Aha. Mówiłeś. Ja? Czym mogę pomóc? Jest Ralphie? Ty jesteś Rick? Ja. Od Kirka? Od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Skoro to jest auto, szybko. Kirk? Widzę ten samochód. O, dobra. Powodzenia. O, jakie fajne, jaka fajna furka. Jaka piękna furka. O, jaki przód. Można nawet kucać. Czekajcie, czy tam coś widziałem? Nie wiem. Dobra. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Wsiadaj tam. Na furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Ale... Wygląda na to, że pójdzie gładko. O, ja cię... Wysiadaj. No jasne. Wysiadaj. Wysiadaj. Już. Hej! Kurde, ja się... Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na się p***a na ziemię! Ała. Chciałem tam krzyknąć spokojnie! Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? On w drugim scenariuszu... No. Właśnie, bo my na live robiliśmy inny scenariusz. I on tam był naszym przyjacielem. To może to jest jakby... Każdy po kolei to jest jakby taka historia. Nie wiem. Może jak będzie dużo łapek w górę i będzie zaangażował... I będzie... No po prostu serio będzie wam się podobać. To może zrobimy kontynuację. Kilka ścieżek. Zobaczmy. Proszę. Detektyw Steens. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Steens. Jeden pies. Matko, ile tu będę musiał cenzurować? Ciebie też kojarzę. Tak? A ja ciebie nie. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną.
Jak widać, nie pomyliłem się. Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj ton, bo stracę cierpliwość. Nie będzie mnie obrażał. Co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurwa. Zwykłe śmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Słyszeliście? Pałki teleskopowe, nie! Au. To bolało. Znowu czarny ekran. O, coś słychać. Mamy nogi? Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Stins by tego nie zrobił. Jesteś pewien? Aha. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił, co musiał i cześć. Powiesz coś? Nie ja. Może udałoby ci się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w Kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinienem to wiedzieć. To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. Witam, Jackie. Vivi. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałem, że skąd znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, wow. Że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym... Pepe wisi mu kasy i nie ma jak oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Dać się poniewierać takiej... Kirk? Wiesz, co o nim mówią? Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. To mnie pocieszyłeś. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstań! Wstawaj! Chodźmy na obiad. Tak po prostu? Jeszcze przed chwilą przystawiałeś mi pistolet do głowy. Pomagasz moim ziomkom, czyli jesteś w porządku. Fajnie. Bez urazy? Jack Wells. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Ja również. Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. Bardzo fajne sterowanie tutaj. Wszystko masz w innym miejscu, naprawdę. Często ja tak korzystam, na przykład jak mam F, to kilka mentor już. Ale fajnie, bo tak wszystko mamy tutaj w USD. Dzień dobry, Night City. Zwiastun! Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. Dobra, a teraz spłyniemy już. Cię na uli- Dobra. To kończę chyba już. O! Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią ban***, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. Jak chcę jeździć? No właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. A ja już to miałem, ja już to na live najlepszy, na najlepszym sobie. Mam samouczek, nie mam na to czasu. Bo może ja już to robiłem, więc jeszcze chcecie, to polecam na wbić tam. Spoko. Albo po prostu, może to kiedyś zrobimy, jak będziecie chcieli, to w komentarzach piszcie.
Do roboty. No to do roboty. No już wiem, gdzie mam iść. Mam iść tutaj. Dalej. Tutaj. I muszę teraz kliknąć w górę. No jestem w windzie. No, działa. Co tym razem? Nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliście? Bak. Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. W ogóle taki mały spoiler, to my już to robiliśmy na live. Jak ma rację? Staraj się być chociaż miła. Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. O, nie no, fajnie. W ogóle fajnie, że tutaj są te polskie jakby... Nie, że dubbing. Chyba to jest dubbing, nie wiem jak to nazwać. Lokal 1237. Alt. Dziewczyna powinna być w środku. Ale nie mam odczytu z jej biomonitora. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Spróbuj zhakować. Macie mało czasu. Możesz się obejść sam? Tab. Przepraszam. Masażaki miałem być dobra. Vi, to ona? Spóźni? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowy... Vi, przed nami, uważaj. Załatw go po cichu. Kroczek po kroczku, Vi, wróg patrzy. F, chwyć. I... F! Nic nie było. Niezła robota. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Teraz będzie tutaj strzelanko. Ile mamy? Cztery. Uważajcie. Nadchodzi kolejna dostawa ciał. Zbliżają się. Pierwsze i kosiarze. No jest jesteś w gównie, powiesz. Uważaj. Na tyle. Oj! To chyba wszyscy. Czego piłem? Zanim pójdziecie dalej, wyczyśćcie teraz kosiarze. Chcecie dostać wyprowadzać stąd dziewczyny pod ostrzał. Strzelaj mi! Racja. A ty nie strzelasz? Pięknie! Hej, Vi! Głowa nisko! Ze mnie! Vi, celuj w głowę, dasz radę! Wiem, że dam radę. Strzelno. Idziesz, Lout. Frajerze, do śmieci! Dobra. Jak mu łebek odskoczy! Dalej, kabrones! Dalej! Chodź tu. Dobra. Brak ruchu na sensorach. Wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Tu jest. Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Teraz sobie muszę to zacenzurować. Ale to ona. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co dobra. Za. Dobra. Źle to wygląda. Wpinam się. Bardzo źle.
Nie! To jest bardzo źle! O nie, ona się tam teraz zarazi. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Co ja zrobiłem? Ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdźcie jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Bezpieczne? Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugutujesz ją na dobre. Dobra. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Minutki. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobre Sita. Zabierzmy ją z tej wanny. Niedobrze. Wypłaszczaj ją. Wi, co tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Łap, mano! Chyba zadziałało. Wynieś ją. Tylko ostrożnie. Już lecą. Na taras. Szybko. Pozostań na miejscu! Wykonuj polecenia! Odłóż pacjentkę na ziemię! Nie kop mnie, pomaga mi, no. TT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Nie, szkoda, że nie muszę podnosić tych... Noradrenalina 110 mg. Ronka by coś... mg. Wydajmy się stąd. Dziunga i prosto do garażu. Tu jest winda. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam. Widzimy się później. Ja coś już tu jeszcze będzie pojechać. Słuchaj, pojechać. Mano. Sprawę mam jeszcze, bo... A, moją furę chcesz pożyczyć. No tak! Chciałem pożyczyć twoją furę. Wszyscy chcą w moją furę pożyczyć. No, na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Dobra. Do kogo? A, Wakata. Wi, i jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson tak. Zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Bardzo fajnie. Reputacja 2. Już jesteśmy. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną. I znowu nie będę mógł prowadzić. Chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. Siadaj. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. No, a co innego? Ja nie mogę jeszcze prowadzić. Oćmiałem wam, że prowadzenie w tej grze jest relatywnie trudne.
Dobra, zobaczymy się, jak będzie coś się działo, nie? Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. O, będzie, coś będzie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, będziemy się strzelać. Zachos! Jedź, Jackie! Hedzik. Strzelaj! To nie szarpta! Niczej, celownik. Trzymaj się, Vi! Przepraszam! Mam ich. Vi, celuj w kierowcę. Dobra. Już wystarczy. Dobra. Na szczęście. Strasznie porysowałem ci wóz. Spoczko, rozumiem. Nie wiem, co się ogarniemy zmieni. To później. Teraz wracajmy do domu. O! Tu jest ta blokada. To chyba to będzie... To będzie tutaj jakby to... Nie wiem. Tutaj mamy mieszkanie, czyli pewnie tutaj coś... O, w tym górnym rogu mamy poziom zdrowia. O, pierwszy raz widzę w tej grze XD. A i widzieliście, że nam się godzina cofnęła? Bo jak kończyliśmy zadań, była 22.01, a teraz jest 22. Oczywiście. Rozstawiają się. To co, oni, co, tutaj się zegar cofa? O matko, widzieliście, jak ona szła? Ajaj. Dobra. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Uhu. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. On to umie wszystkich przegadać. I czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Bardzo dobry. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Tak, nie jestem miły. Zawsze. O, coś było. No ale fajne kokpity takie nowoczesne naprawdę, tutaj ile tutaj jest takie, no inne. Szybciej! Berna, patrz mi, dzieje się. Są tutaj! No już po nich. To nie wygląda jak zwykła interwencja. Oto nie jest zwykła policja, Mano. To te kryzys Magstaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. To była szybka akcja. Nie, ale sami są sobie winni. Dobra, pomijmy podróż. Ale tutaj nawet kable są, jakie to dopracowane jest, wow! Teraz stawiam mu autko, bo on jedzie do dziewczyny. A my lecimy na chaty. To co? Słodkich snów. Pozdrów Misty. No to, no właśnie Misty, pozdrów. Adios. Adios. Apartamenty. Moimi gośćmi są. Co tym razem? Zapomniałam. Znajoma netranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Szczęść Bogu naszemu w niebiosach i na ziemi.
A nasz drugi gość to Karina Lee. No i co widzowie, w dzisiejszym filmie to już niestety wszystko. Tak jak patrzę tutaj, nagranie 40 minut. Więc już dojdźmy do domku. No i tutaj zakończymy nasz odcineczek. Pamiętajcie, że jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika. Nie zapomnijcie o łapeczce, bo to znaczy, że wam się podoba ta seria i będzie po prostu częstsza. Ulala. Ale ja na posyżeniu. Będę musiał chyba sobie nowy. Wiesz, ilość wszystkie potwierdź. A few moments later. Dobra, tutaj jeszcze. Dobra. No to co, niestety to już wszystko, więc połóżmy się spać. Ja również z wami się żegnam, więc do zobaczenia i cześć!